Cześć, witam. Zobaczcie, co mi się przydarzyło. Wracałem z pracy czy z zakupów. No. I oponę wybuliło. Prawdopodobnie dlatego, że za dużo napompowałem. Zawsze podczas, kiedy wyciągałem tą przeduszkę, powietrze mi umykało. I ta przeduszka też taka była marna, ale kupiłem sobie nową i to jest już rzecz porządna. W motoryzacyjnym 28 zł, a wcześniej była taka. Różnią się jakością wykonania i ciężarem. No i ta to była po prostu tutaj. No nie jest to za dobra jakość, o proszę bardzo. Tak to wygląda, a to jest oryginalna. No i trzeba oponę wymienić. Mam taką samą, która wcześniej była z tyłu. Ona kosztowała 27,89 dokładnie. Ale kupiłem sobie troszeczkę lepszą. Jeszcze nawet nie rozpakowałem. Ta kosztowała 59,90. Zobaczmy, jak ona wygląda. Jeszcze sobie ją otworzymy. O. Ta wygląda tak. No, rzeczywiście. Mogę powiedzieć, że tutaj jest o wiele więcej tej gumy. Tu jest mniej. Elastyczność jest podobna. Rozmiar też 10 razy 2 i tu 10 razy 2. Nylon i to nylon. Chodzi chyba tylko o to, że ta jest po prostu lepszej jakości. Ta tak się... No ale wiecie, ta opona też... jest 2000 km przejechała, także miała prawo. A dla porównania pokażę oryginalną oponę od Xiaomi. O, także widać różnicę. Widać różnicę. Ta opona również się zdarła przez to, że na początku miałem tu błotnik. I niepotrzebnie, bo tu i tak jest bardzo mało miejsca było. Teraz pokażę. Zobaczcie, jak mało miejsca. A jeszcze jak tu był ten błotnik, nie wiem, czy będzie widać, jakie tu jest porysowane. I to jest właśnie od opony. Mieściła się tam dosłownie zapałka. Ale dwie zapałki już nie weszły. Dlatego jest tak porysowane. Także jeśli chcecie zakładać oponę 10 cali, no to niestety błotnik musicie zdjąć. Uważam, że błotnik i tak wam nie jest potrzebny, bo pojazdy elektryczne, hulajnogi, takie trzy rzeczy, których najbardziej nie lubią, to jest najważniejsze woda, drgania, na przykład jeżdżenie po terenie i złe ładowanie. Także zdejmujemy tą oponę. Będzie nam potrzebny klucz 18 albo 19, nie pamiętam. Dwie łyżki do zdejmowania. Tu akurat takie najtańsze, jak ktoś chciałby więcej zainwestować, to może sobie kupić droższe. Ja mam plastikowe, kupione w Actionie. Tutaj cały taki zestaw. Stosunkowo nie był drogi. To najpierw... Dobrze, przystępujemy do... Najpierw musimy sobie, wiadomo, odkręcić tutaj tą zaślepeczkę. I zaraz oponka będzie nowa. To już mamy zdjęte, tą zaślepkę, i taka moja rada, szczególnie jeśli się wymienia oponę po raz pierwszy, te śruby są dosyć mocno zakręcone i lepiej jest nie robić tego na siłę, psiknąć WD-40, odczekać troszeczkę i naprawdę te śruby bardzo ładnie się odkręcają i nie będą one zniszczone, prawda? O, to jest akurat 18 dokładnie. O,
i delikatnie i wszystko pójdzie jak trzeba. O, i prawie mamy oponę już zdjętą. Delikatne końcóweczki nie uszkodzą nam ani tej rafki, tej ładnej czerwonej obwódki, ani dętki. Pyk, bardzo sprawnie idzie jak na razie. Pyk, proszę bardzo. I już prawie mamy zdjętą oponkę. Ciach, prach. Proponuję posmarować dętkę talkiem. Znaczy, powinien być specjalny do tego, ale ja talkiem i też będzie długo, długo i nie będzie się ona przybijała. Ja akurat to robię, widzicie, na dywanie, ale dywan i tak jest do prania. A, mówi się trudno. No i co? Gdzie tu jest strzałeczka? Strzałeczka jest tutaj. Czyli ma się kręcić o, w ten sposób. Dobra, zakładamy. Widzicie, w każdej dęce do Xiaomi wentyl jest w ten sposób, prawda? Zawsze z boku, bo tu jest też, no, jak to kurwa, dziurka na wentylek, nie? Także zawsze dajemy tak, bo ona będzie nowa, to będzie tak prosto to w miarę, wykapujemy i tak zakładamy. I teraz wiadomo, to dajemy do oponki, raz, raz, raz. Tak. Tak, tak, tak. Jeszcze można troszkę powietrza upuścić. Więcej nie chce wyjść. Także mamy trochę białą w talku już, żeby nie było, żeby się nie przecierała. I zakładamy. No, dobrze. No i co? I są kłopoty, kurwa. Ani tak, ani z oponą. Jak ja to robiłem wcześniej? Jakby to, kurwa, nie tego, to tu jest pod takim kątem, że... O, tak jest. No i proszę, jak to włożyć? Ani tak, ani tak. To, kurwa, idzie jebla dostać. Zdejmowanie opony w hulajnogach to jest, kurwa, jakieś piekło. Aj, kurwa. Proszę, już nowa dętka załatwiona. Zobaczcie. No. No i jak to dać pod kątem? To ma być prosto. Jak? Jak? Jak tu się nie mieści? No jak? Pierdolę to, kurwa. To jest moja odpowiedź. Gdzie jest moja odpowiedź? Kurwa. Wkrętaka. Nie będzie dobrze. O kurwa. O, będzie dziura jak trza. Będzie dobra. Teraz wejdzie już wszystko. No proszę. Teraz weszło bez problemu, nie to co było. Czasami trzeba użyć środków przymusu koniecznego. Dobra. Zakładamy powolutku. A gdzie jest druga? O, pierdol. Akurat, przecież tutaj jest, co za pierdziele. Taka to robota. Klucz numer 18.
Dobra, no to chyba trzeba to sprawdzić, przejechać się, ale to już jest godzina 18:17, zanim się wykąpię. Tu już powolutku się robi taki wieczór. Dobra, przejedziemy się. Witam serdecznie jeszcze raz na przejażdżce. No i opona okazała się być fajna. Fajnie się jedzie, miękko się jedzie. I tak. Także co mogę powiedzieć? Okolica piękna, wszystko pięknie. Przyjemność hulajnogą jest, bo dosyć ciężki plecak. A normalnie gdybym jechał teraz rowerem, to bym miał mokre plecy. Dzisiaj również Suzuki jeździłem, także przyjemności jazdy motocyklem nie da ani e-bike, ani hulajnoga, ani to jest inna bajka, także cofam słowa ostatniego filmu. No i co, i pozbyłem się hakera również, także wszystkim dziękuję, jeśli ktoś mi pomógł, jeśli ktoś go zgłosił, bo wiem, że wiele osób go zgłosiło. Już go nie ma na moim kanale, tych trzech filmów, które nie były moje. I oby tak było, także pozdrawiam!